tym materiale zajmiemy się sprawą wyjątkowo niezwiązaną z żadnym zabójstwem, natomiast przyjrzymy się w nim zeznaniu złożonemu przez Markusa Lemonisa, amerykańskiego biznesmena libańskiego pochodzenia. Markus Lemonis pełni rolę dyrektora generalnego w przedsiębiorstwach takich jak m.in. Camping World, będącej firmą zajmującą się sprzedażą kamperów, Good Sam Enterprises, firmie również działającej w branży kamperów, czy Gander Outdoors, sieci sklepów z asortymentem przeznaczonym do wędkowania, łowiectwa i obozowania. Markus Lemonis jest ponadto gwiazdą amerykańskiego programu telewizyjnego The Profit, emitowanego od 2013 roku w stacji CNBC. W programie tym Lemonis oferuje najczęściej niewielkim przedsiębiorstwom swoją pomoc w postaci ekspertyzy oraz inwestycji kapitałowej w zamian za udziały w rzeczonych firmach. Markus Lemonis jest także znany jako filantrop, który udzielił pomocy finansowej takim instytucjom jak Szpital St. Jude Children's Research Hospital, grupa baletowa The Joffrey Ballet czy ogród zoologiczny Lincoln Park Zoo. Lemonis spróbował swoich sił również w polityce. W 1996 roku startował z ramienia demokratów w wyborach na członka Izby Reprezentantów Florydy, jednakże przegrał wówczas walkę o miejsce w izbie z republikaninem Bruno Barreiro. Po tym nieudanym starcie Lemonis zarzucił przygodę z polityką i skupił się na karierze w branży motoryzacyjnej. Jednym z ważniejszych marketingowych posunięć stosowanych przez firmy Lemonisa jest sponsorowanie różnego rodzaju wydarzeń sportowych. Od 2007 roku spółki, w których Lemonis pełni rolę dyrektora generalnego, są m.in. jednymi z głównych sponsorów serii wyścigów NASCAR, największej w Stanach Zjednoczonych organizacji wyścigowej. W 2009 roku firma Lemonisa Camping World, działająca wówczas pod nazwą Freedom Roads, została głównym sponsorem zawodów jeździeckich Winter Equestrian Festival w Wellington na Florydzie. Zeznanie będące przedmiotem niniejszego materiału związane jest z tym właśnie wydarzeniem. Pierwotnie sponsorem owych zawodów jeździeckich miała być inna firma działająca w branży kamperów, RV Sales of Broward, prowadzona przez Gigi Stettler. Stettler twierdziła, że Lemonis wielokrotnie próbował odkupić od niej jej firmę, która stanowiła dla niego konkurencję na rynku. Po odmowie sprzedaży Markus Lemonis miał według Gigi Stettler porozumieć się z Markiem Bellissimo, który był organizatorem wspomnianego festiwalu jeździeckiego. Współpraca mężczyzn miała według Stettler mieć na celu zniszczenie jej firmy, co faktycznie poniekąd nastąpiło, bowiem Bellissimo anulował umowę na sponsoring zawodów z Gigi Stettler i zawarł ją z Camping World Lemonisa, a Stettler wraz ze swoją firmą i kamperami zostali wyrzuceni z terenu festiwalu. Co więcej, z zeznań Gigi Stettler wynika, iż Mark Bellissimo jest jej ponadto winien sprzęg kempingowy o wartości 240 tysięcy dolarów. Markus Lemonis złożył swoje zeznania w tej sprawie dopiero 8 lat później, 10 marca 2017 roku. W niniejszym filmie przyjrzymy się tym właśnie zeznaniom, jednak chciałbym, abyśmy spojrzeli na nie nie z perspektywy istoty sprawy, ale raczej biorąc pod uwagę sam sposób, w jaki Lemonis zachowywał się i udzielał odpowiedzi podczas tej rozmowy. W mojej opinii jest to bardzo dobry przykład na to, jak w efektywny sposób składać zeznania. Oczywiście przesłuchiwany nie ustrzegł się również kilku wpadek, które również postaramy się tutaj wyłapać. Chciałbym jednak od razu na wstępie zaznaczyć, co powinno zresztą już być dość oczywiste, że w tym przypadku nie ma mowy o żadnym morderstwie, nie będzie zatem również żadnego przyznania się do winy, ani nawet rozstrzygnięcia całej sprawy. Warto również nadmienić, iż analizowana tu rozmowa nie jest policyjnym ani sądowym przesłuchaniem. Są to po prostu zeznania Markusa Lemonisa we wspomnianej sprawie złożone przed prywatnym prawnikiem Gigi Stettler. Taki rodzaj przesłuchania, z angielskiego nazywany deposition, jest w Stanach Zjednoczonych dość popularny i często zebrany w nim materiał dowodowy może być wykorzystany w ewentualnym późniejszym postępowaniu odbywającym się już na drodze sądowej. Good morning, sir. As you heard, my name is Michael Vodder of the Ticton Law Group. If you can please state and spell your name for the record. Marcus Lemonis, M-A-R-C-U-S, L-E-M-O-N-I-S. And sir, in which city and state do you reside? Lake Forest, Illinois. Excuse me. And do you reside in any other states or locations? No. Are you currently married, sir? Yes. And who is your spouse? Isla Lemonis. And when did Miss Lemonis become your spouse? 2003. And sir, what is your present position? Chairman and CEO of Camping World Holdings. And what is the nature of business of Camping World Holdings? The sale and service and financing and insurance of recreational vehicles. And does Camping World Holdings have any subsidiaries? Yes.
Okay. What are the subsidiaries of Camping World Holdings that you are aware of? Freedom Roads, LLC. Good Sam Enterprises. And those are the ones I can recall. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na samą formę wypowiedzi Lemonisa. Praktycznie przez całą rozmowę jego odpowiedzi były krótkie i proste, a często sprowadzały się one tylko do stwierdzeń takich jak tak lub nie. Oto kilka przykładów takich wypowiedzi. Were you at all involved with the decision to sponsor the Winter Equestrian Festival? Sure. Yes. And what was the nature of your involvement with the decision to sponsor? Well, all decisions in the company that are related to sponsorships generally pass through me. So are there other types of businesses or events that are sponsored by your company other than the Winter Equestrian Festival? Yes. What would be examples of the other types of items? I don't know specifically. Is there involvement with sponsoring of other equestrian festivals across the country? No. Is there other types of sports sponsorships? Yes. What types of sports sponsorships? Lots of different ones. Is there involvement in football sponsorship? Yes. Baseball sponsorship? No. NASCAR sponsorship? Yes. Udzielanie odpowiedzi przez Lemonisa było tym bardziej efektywne z uwagi na fakt, iż treść owych odpowiedzi nie wybiegała w najmniejszym stopniu poza obszar, którego dotyczyło pytanie. Niejednokrotnie przesłuchiwany mógł od razu wyjaśnić kwestię, która była przedmiotem zapytań prawnika powódki, jednak nie robił tego, dopóki nie zostało mu postawione konkretne pytanie. Have any of the companies that you've been involved with, either Freedom Roads or your current company Camping World Holdings, are there any locations of that company or branch locations in Palm Beach County, Florida? No. Are there any locations of Camping World Holdings or Freedom Roads in Broward County, Florida? No. Are there any locations in Miami-Dade County, Florida? No. Are there any locations in Martin County, Florida? I don't know what Martin County is. Does your company have any locations at all in the state of Florida? Yes. And are there one location or multiple locations of your company? I don't know the number. Would you say there's more than one location? Yes. Do you know the cities that any of these locations are located? Yes. What cities? I don't recall exactly to be able to rattle them off. Okay. Do you recall any cities in which your company has locations in the state of Florida? Yes. Okay. Off the top of your head, what would be examples of cities in which your company has locations in the state of Florida? Jacksonville, Florida. When you started the new business, did you have any business partners? I have lots of business partners. Were you the majority shareholder of the new business you started? No. Who was the majority holder? There was a number of them. What were their names? Steve Adams. I can't recall the other ones. I wasn't that involved. Do you still work with Mr. Adams today? All the time. And what role does Mr. Adams hold? He's a shareholder. Is Mr. Adams the majority shareholder of your current company? No. Are you the majority shareholder of Camping World Holdings? No. Who is the majority shareholder? It's a public company. In the email chain, there's also a John A. Sirpilla. Do you recognize John A. Sirpilla? Yes. How do you know Mr. Sirpilla? He works for the company. What position did he have with the company? Well, according to this email, president of retail operations. And he was president of retail operations for Freedom Roads? I don't remember exactly what entity he was responsible for in that moment. But it was involved with the Camping World Freedom Roads? Objection. Yeah. Formal question. Same objection. Retail operations. Yeah. And what did the retail operations division handle? Retail. Retail of what? The products and services that Camping World and Freedom Road sells.
Podczas udzielania odpowiedzi Lemonis był ponadto niezwykle czujny i zwracał uwagę nawet na konkretne pojedyncze słowa padające z ust przesłuchującego. W takich przypadkach Lemonis każdorazowo upewniał się, co konkretnie jest przedmiotem zapytania, dzięki czemu mógł uniknąć ewentualnych późniejszych zarzutów związanych z niemówieniem przez niego prawdy. Mr. Lemonis, have you ever been involved with the equestrian winter festival down in Wellington, Florida? Myself personally? Yes. No. When we talk about the sponsorship of the Winter Equestrian Festival by your company, what aspects of the sponsorship are you aware of? So are there certain benefits or parts of this package to sponsor? There's signage. Are there any exclusive naming rights agreements? I don't know if there's any exclusives. I don't recall if there's anything exclusive. W szczególności w przypadkach, w których zadane pytanie wydawało mu się zbyt złożone, zbyt ogólne lub jego sens był zanadto zawoalowany, Lemonis wyraźnie sygnalizował to przesłuchującemu. Dzięki temu miał pewność, iż kwestia, na temat której się wypowiada, jest dokładnie tą samą rzeczą, którą miał na myśli prawnik zadając pytanie. Now, have you been involved with your company having any locations of RV sales in Palm Beach County, Florida? I don't understand the question. Does your wife have any involvement in the current sponsorship of the Winter Equestrian Festival by your companies? Formal question. Same objection. Yeah, I don't know what you mean by involvement. Okay. Is your wife at all involved with the sponsorship agreement with the Winter Equestrian Festival? I don't know what you mean by involvement. Now, at any point, has your request to sponsor the Winter Equestrian Festival, has that been rejected at any point? I don't understand the question. Kolejną bardzo ważną kwestią było niepodawanie przez Lemonisa zbyt wielu, albo nawet praktycznie żadnych istotnych informacji w swoich wypowiedziach. Have you reviewed any documents related to the sponsorship of the Winter Equestrian Festival by your company? When? Within the last year. Not that I could think of. Within the last 10 years, have you reviewed any documents related to the sponsorship between your company and Winter Equestrian? It's probably too broad of a question. I'm sure I've seen a piece of paper. What is the current amount of the sponsorship? I don't know. Do you recognize the name Frank Crum? Yeah. How do you know Mr. Crum? He used to work for me. What position did Mr. Crum hold? He was a manager. What did Mr. Crum manage? Locations. Which territory did Mr. Crum manage? It changed a lot. Did Mr. Crum ever manage locations in the state of Florida? Yeah. When did Mr. Crum cease working for you? Gosh, I don't remember. When did Mr. Crum first start working for you? I don't remember the exact date. You know why Mr. Crum stopped working for you? He probably didn't like me. In terms of, have you kept in touch with Mr. Crum at all since he stopped working for all you? All the time. Where does Mr. Crum reside today? I don't know. You said you keep in touch with him all the time. Yeah. You don't know where he's living or... I don't. You know what Mr. Crum's doing nowadays? I actually don't. When you have your conversations with Mr. Crum, what do you discuss? I don't have conversations with him. Well, you said you keep in touch with him. Right. What's the nature of your keeping in touch with Mr. Crum? It could be a variety of different forms. What would be the most recent form that you communicated with Mr. Crum? Probably text message. And what was the nature of your most recent text messages with Mr. Crum? Oh, God, I get text messages all day. I have no idea. Do you know the nature of business of RV sales at Broward? I would assume it's in the RV sales business. In Broward. Have you ever had any conversations with any employees of RV sales of Broward? Not with any employees, no. Have you had any conversations with any ownership of the RV sales of Broward? I don't know who owns RV sales of Broward. Okay. Well, who have you had conversations with related to RV sales of Broward that's not an employee?
I don't think anybody. I don't know who owns it. Were you familiar with a campground associated with the Winter Equestrian Festival? I'd heard about it. What did you heard about that campground? That there was a campground. Did you have any knowledge related to the utilities associated with that campground? Not that I remember. Pojawiały się oczywiście również pytania, na które chcąc szczerze i rzeczowo odpowiedzieć, Lemonis musiałby zapewne ujawnić pewne wrażliwe z jego punktu widzenia informacje, czego oczywiście wolałby uniknąć. W takich sytuacjach przesłuchiwany bardzo często wykorzystywał możliwość zwyczajnego niepamiętania jakiegoś faktu. Dlatego właśnie tak często można usłyszeć podczas tej rozmowy stwierdzenia takie jak nie wiem, nie jestem pewien, nie przypominam sobie czy nie pamiętam. Oto kilka z bardzo wielu takich momentów pojawiających się w tej rozmowie. At any point, do you have any recollection of making any offers to take over RV sales of Broward? Objective form. I don't recall. Do you have any knowledge as to whether or not there are, or at any point, there were lots where RVs were located in connection with the attendees of the Winter Equestrian Festival? Yeah, I had heard that. The question. Yeah, I had heard that. And what did you know about these lots related to the RVs? I don't remember what I exactly know. Have you ever heard of the entity Camping World Leasing Company, LLC? I have. What is your knowledge of Camping World Leasing Company, LLC? It doesn't exist anymore. When did Camping World Leasing Company, LLC cease to exist? I don't remember. Was it within the last few years? I don't remember. Did you have any involvement with camp? Were you a member of Camping World Leasing Company, LLC? Objective form of the question. I don't know if I was a member or not. Who oversaw the operations of Camping World Leasing Company, LLC? I can't remember exactly who did. When did Camping World Leasing Company, LLC form? I don't know. Was Camping World Leasing Company, LLC a subsidiary of Freedom Roads? I don't know where it was in the org chart. Kolejną istotną rzeczą, o której Lemonis ciągle pamiętał, było to, aby nie dać przesłuchującemu wmówić sobie, że powiedziało się coś, co w rzeczywistości w ogóle nie zostało powiedziane. Oto przykłady, w których Lemonis momentalnie wyłapywał takie sugestie wysuwane przez prawnika powódki i szybko je kontrował. Was there any authority that Camping World had related to the Winter Equestrian Festival campground? Same objection. I don't know what you mean by authority. So your testimony today is that you don't have any knowledge of any relationship between Camping World and a campground that was affiliated or next to the Winter Equestrian Festival? Objective form of the question. Form of the question as well. No, I didn't say that. So for Camping World to want to do this particular deal with the Winter Equestrian Festival, they want to make sure that the folks that are using the campground are being exposed to the products of Camping World? Objective form of the question. I don't understand the question. Well, the folks that would be using the campground, we just established that they would be potential clients of Camping World. No, I didn't establish that you did. Form of the question. Well, I established that they might be a potential client of Camping World. You established it. Agreed. I didn't. So would you agree with me that those particular campground users, it would be in the best interest of Camping World to provide exposure to the Camping World products to those users? Objective form of the question. Camping World is in the business of providing exposure of their brand to anybody. Ciekawym fragmentem jest również ten, w którym przesłuchiwany nie zgadza się z definicją obozowiska czy też kempingu podaną przez prawnika powódki. Lemonis wiedział, że gdyby przystał na tak sformułowaną definicję, to mógłby narazić się na związane z tym dalsze niewygodne pytania. Najłatwiejszym wyjściem było więc po prostu niezgodzenie się w tej kwestii z adwersarzem, co skutecznie zamknęło temat. Did the Camping World Leasing Company ever operate any campgrounds? Camping World or any of its affiliates does not operate campgrounds. And it has not operated any campgrounds in any related to any festivals or any events? Objective form of the question asked and answered. Same objection. Well, I think you have to get the definition of campground right. How would you define campground? I don't know. There's lots of different types. Well,
when we're referring to a campground? It's too vague for me. Would you agree that a definition of campground is a plot of land in which RVs are located on it? Form? No. What is your best definition of a campground? There's too many variations. Kolejną istotną rzeczą, o której warto pamiętać w przypadku dowolnego oskarżenia, jest obowiązujące w każdym cywilizowanym ustroju tak zwane domniemanie niewinności. Jest to zasada, według której każda oskarżona osoba jest niewinna wobec przedstawianych jej zarzutów, dopóki wina nie zostanie jej udowodniona. Wynika z niej, że ciężar dowodu w procesie spoczywa na oskarżycielu. To oskarżyciel ma przekonać sąd, że oskarżony jest winny popełnienia zarzucanego mu czynu, a obrona, jak i sam oskarżony, nie mają obowiązku udowadniania czegokolwiek. Lemonis daje wyraźnie do zrozumienia, że doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Did you ever make any offers to Miss Stettler to assist her with her RV sales of Broward business? I don't remember. Now, if Miss Stettler testified that you did offer to assist her with RV sales of Broward Inc., do you have any facts or anything to dispute that allegation? Object to the question. Object to the form. You can answer it. That would be her testimony. I don't. Do you have any facts or knowledge to dispute any of her testimony? I don't even think about it. W końcowej części poprzedniego fragmentu można było zauważyć, iż prawnicy Lemonisa również zachowywali podczas rozmowy stałą czujność i interweniowali za każdym razem, gdy było to konieczne. To prowadzi do dość oczywistej konkluzji, którą łatwo można było wysnuć już na podstawie wcześniejszych filmów na tym kanale, że zdecydowanie warto przystępować do przesłuchania w obecności doświadczonego prawnika. Oto kolejny przykład takiej interwencji adwokata w newralgicznym momencie rozmowy. Ms. Stettler has alleged that you've and her had multiple telephone conversations. Okay. On different days, different times. Okay. Do you object to that characterization? Yeah, I do too. There's been no such allegation. Go ahead. Okay. Do you dispute that particular? Do you dispute that you would have spoken to her multiple times? Same objection. Object to the form. Object to. Or do you just not know one way or the other? Excuse me. Object to the form. Object to the form of the question as to assuming facts, not the evidence right. As well. Foundation. What's your question? Okay. My question is, Ms. Stettler has alleged that you and her had multiple telephone conversations on different days. I don't recall that. Same objection. Same objection. Same here, please. Wraz z upływem czasu Markus Lemonis zaczął najprawdopodobniej zdawać sobie sprawę z tego, że to on jest zwycięzcą w tym przesłuchaniu i pozwolił sobie na okazanie pewnych gestów znudzenia, czy czasem wręcz lekceważenia całej sprawy. And how did you become aware that there was a prior relationship between RV sales of Broward and the Winter Equestrian Festival? I don't remember how I heard about it. Poparciem tezy mówiącej, iż podejście Lemonisa do tej rozmowy było nieco lekceważące, może być też sam jego ubiór. Przesłuchiwany był ubrany schludnie, ale wyglądało to raczej jak gdyby miał właśnie udać się na wycieczkę niż na rozmowę w poważnej sprawie. Co więcej, standardowa butelka wody została w jego przypadku zastąpiona kubkiem z herbatą. Lemonis nie miał też oporów przed zajadaniem się landrynkami i ostentacyjnym rozgryzaniem ich w trakcie rozmowy. Do you recall any cities in which your company has locations in the state of Florida? Yes. Okay. Off the top of your head, what would be examples of cities in which your company has locations in the state of Florida? Jacksonville, Florida. Jedni mogą uznać takie zachowanie za zwykłe chamstwo, które nie przystoi poważnemu biznesmenowi, natomiast można to też traktować jako wyraźny sygnał ze strony Lemonisa mówiący o tym, kto w tej całej sprawie stoi tak naprawdę na wygranej pozycji. Nie jest to oczywiście powódka wraz z jej prawnikiem. Co więcej, Lemonis w odpowiedni sposób reaguje także na wieść o możliwym przeniesieniu sprawy na drogę sądową.
Sprawia wrażenie, jak gdyby zbytnio go to nie obchodziło i nie ma to dla niego znaczenia, że całe postępowanie może trwać latami. Ponadto jego relatywnie obojętny stosunek do poprzedniego procesu sądowego jest kolejnym sygnałem świadczącym o tym, iż w żadnym wypadku nie obawia się on takiego scenariusza. Do you have an intention to attend a trial in this particular proceeding? Object to form of the question. Object to the form of the question. I don't understand what that means. Okay. Well, are you planning on attending trial if the case goes to a trial? Same objection. Same. I mean, if it goes to trial, do I have a choice? I'm not sure if I don't know how the process works. Okay. I've never been to a trial, so I don't know what the process is like. Have you ever been involved in any other lawsuits other than this case? Yeah. But not, you've never attended any other trials? No, I've never been to a trial. Have you ever attended a mediation before? I can't remember. Have you ever personally filed suit against anyone before? Personally filed yes. suit? I don't think so. Not that I can recall. I can't remember if it was me or the entity, but I don't think so. Have you personally ever been sued before? Have you ever appeared as a defendant? Appeared? Have you ever been named as a defendant personally? Yes. What type of case? I can't recall. Do you know where that case was? I don't. How recently was that case? I don't know. Do you know what happened with that case? I don't know. Jak wspomniano na początku filmu, Marcus Lemonis nie ustrzegł się jednak kilku drobnych potknięć. Jednym z nich była niepochlebna opinia o swojej żonie, zwłaszcza w kontekście jej umiejętności dotyczących prowadzenia biznesu. Takie uwagi były kompletnie niepotrzebne. Osoby trzecie, oglądając nagranie z tego przesłuchania, mogłyby wysnuć daleko idący wniosek, iż Lemonis ma na przykład pogardliwy stosunek do kobiet w biznesie. Byłby to oczywiście wniosek idący bardzo daleko, ale gdyby faktycznie takowy został wysunięty, to taka opinia o Lemonisie nie byłaby dla niego z pewnością przychylna, zwłaszcza że jego adwersarzem w tej sprawie jest właśnie kobieta prowadząca biznes. Is your wife at all involved with your current business? No. Thank God. Thank God. Times two. Is your wife at all involved in the equestrian world? Yes. What does your wife do in the equestrian world? I have no idea. Have you ever seen your wife? Is she a competitor in the equestrian? That's what she says. Have you ever watched your wife compete in any competitions? I would compete, sure. Has your wife ever won anything? Just me. Has your wife won any equestrian competitions that you're aware of? No. Od czasu do czasu Lemonis wtrącał w swoje wypowiedzi inne niepotrzebne komentarze, które do niczego nie prowadziły, tak jak w tym przypadku. You know someone by the name of David Cooper? It sounds familiar, but I don't recall. Do you know anyone by the name of David Cooper? It seems too general of a name for me to say yes or no. Do you recognize the name Bradley Jones? I don't. There's a lot of people that you have. I don't know who the hell they are. Wśród innych nielicznych potknięć dotyczących już samej merytoryki wypowiedzi można znaleźć na przykład taką, wedle której korzyści ze sponsorowania festiwalu jeździeckiego rzekomo nie są w ogóle dla Lemonisa istotne. Wydaje się tymczasem, iż główną ideą sponsoringu jest właśnie uzyskanie w zamian jakichś wymiernych korzyści. Widać tu zatem pewną niekonsekwencję w wypowiedzi Lemonisa. Your company though has maintained its sponsorship in the Winter Equestrian Festival for many years though, correct? Yes. Has that sponsorship been profitable then? Who knows? From the question. Same objection. I don't really care. Why does it not matter whether or not the sponsorship is profitable? A lot of things going on and I don't really think about it. Are there other tangible benefits of the sponsorship with the Winter Equestrian Festival other than profitability? No. Zestawiając wszystkie przedstawione w tym filmie obserwacje, wydaje się, że można stwierdzić, iż sposób składania zeznań zaprezentowany przez Marcusa Lemonisa był niemalże książkowym przykładem tego, jak powinno się to robić.
Lemonis ściśle zastosował się do kilku najważniejszych reguł. Prowadził rozmowę w obecności swojego adwokata, jego odpowiedzi były zwięzłe i nie wybiegały treścią poza obszar, który obejmowało pytanie. W momentach, w których mógł to robić, odpowiadał, że nie wie lub nie pamięta. Mimo kilku drobnych potknięć nie można chyba mieć wątpliwości, że to właśnie Marcus Lemonis wyszedł zwycięsko z tego pojedynku.